Porty są głównymi generatorami ruchu, jeżeli chodzi o przewozy intermodalne. I porty są kluczowym elementem wzrostu przewozów intermodalnych każdego rynku. Dlatego z zadowoleniem i satysfakcją patrzymy na politykę rządu, który patrzy na przewozy w Polsce jako system naczyń połączonych. Nie mówimy tylko o drogach, nie mówimy tylko o kolei, nie mówimy o ich modernizacji, o terminalach, ale mówimy również i o portach, i żegludze śródlądowej, czyli całość elementów systemu wsparcia logistycznego. Na to się składają właśnie te elementy. Również dodalibyśmy lotnictwo, centralny port komunikacyjny. I to jest to myślenie strategiczne w obszarze rządu i to nas cieszy, bo bez tego patrzenia systemowego, strategicznego nie da się rozwijać też przewozów intermodalnych. I jak widzimy, w ostatnich latach porty w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu notują bardzo duże wzrosty w porównaniu do portów też europejskich, innych, Hamburga czy Rotterdamu, gdzie te przewozy niekoniecznie tak dynamicznie rosną, a być może nawet delikatnie spadają. Ale bardzo cieszymy się, z zadowoleniem patrzymy na te inwestycje, na inwestycje portu Gdyni, portu otwartego, który ma być budowany za kilka lat, czy DTC gdańskiego, czy też portu w Gdańsku. Bo to pokazuje, że ten kierunek jest słuszny i to na pewno wzmocni, zwiększy naszą konkurencyjność i chcemy współpracować w ofercie, w usłudze świadczenia tych przewozów. Jak wspomniałem, my stanowimy integrację wszystkich środków transportu, czyli chcemy wozić od drzwi do drzwi, korzystając z różnych środków transportu, w tym morski. Do Polski trafia drogą morską ponad czy około 98% ładunków z Azji. To powoduje, że porty są oknem na świat i one są kluczowym elementem sukcesu również naszych przewozów.